Zapalenie krtani może być spowodowane różnymi czynnikami, najczęściej jest to, są to infekcje wirusowe i może mieć różną lokalizację. Może być to zapalenie nagłośni, może być to zapalenie strun głosowych. Zapalenie nagłośni będzie objawiało się dość silnym bólem. Zapalenie strun głosowych może szybko objawia się zaburzeniami głosu, chrypką. Zapalenie podgłośniowe, tam gdzie śluzówka wyściółka między krtanią a tchawicą jest najbardziej wrażliwa, szybko może prowadzić do duszności. Kiedy dochodzi do takich sytuacji? Najczęściej dochodzi wtedy, kiedy oddychamy suchym powietrzem. Dochodzi, kiedy mamy wrodzoną taką skłonność do reagowania na czynniki alergizujące. Małych dzieci często nie można ustalić jeszcze, że one są alergikami, ale już ten suchy, szczekający kaszel sugeruje nam, że jest nieprawidłowa reakcja na wysuszone powietrze. Kiedy będzie to wysuszone powietrze? Ono będzie wtedy, kiedy będzie dziecko czy dorosła osoba przebywała w takim pomieszczeniu, gdzie jest wysuszone powietrze, i będzie również wtedy, kiedy będzie normalne mieszkanie, ale dziecko czy osoba dorosła nie będzie oddychała przez nos, gdzie powietrze się nawilża, ogrzewa, oczyszcza i dzięki temu nie drażni krtani. Jeżeli ono się nie oczyści, nie nawilży, nie ogrzeje w nosie, wtedy drażni krtań, drażni wejście do krtani, a następnie drażni tchawicę i oskrzela, prowadząc do schodzenia się infekcji na dolne drogi oddechowe. Postępowaniem z wyboru jest nawilżenie. Postępowaniem takim, które każdy może zrobić, jest wyjść, co czasami rodzice nie chcą uwierzyć, że jest mróz, a my mówimy, proszę ubrać dziecko albo otworzyć okno i wyjść. Często tak jest, że taki szczekający, duszący kaszel budzi rodziców, pakują się, jadą, dojeżdżają do szpitala, przeszli się przez park czy kawałek, jakiś tam kawałek drogi, gdzie już jest chłodne powietrze, nawilżone powietrze i dziecko wchodzi do gabinetu i prawie że nie kaszle. To jest efekt właśnie zmiany wilgotności powietrza, zmiany temperatury tego powietrza, ono już nie jest takie drażniące. Stąd nawilżenie, napojenie, następnie przewietrzenie mieszkania to są czynności, które można wykonać i należy wykonać zawsze. Jeżeli u jakiegoś dziecka te zmiany podgłośniowe nawracają, a tak często jest w pierwszych latach życia, wtedy ci rodzice dowiadują się od nas, że warto mieć inhalator w domu, że dobrze jest, by w pomieszczeniu, w którym śpi dziecko, była pewna wilgotność, żeby za jego główką powiesić mokrą pieluchę, żeby na kaloryferze też były na przykład mokre pieluchy. Mówię tu o pieluchach, które ja swoim dzieciom rozwieszałem na kaloryferach. Dzisiaj pewnie takich możliwości jest mniej, ale zawsze może być jakiś materiał, który nawilżymy i z którego parująca woda będzie spowodowała, że to powietrze, w którym przebywa dziecko, nie jest tak. Dobrą praktyką jest wietrzenie pomieszczenia, w którym będzie spało dziecko, po to, żeby nie było wysuszone powietrze. Bo wysuszone, jeżeli dziecko będzie oddychało wysuszonym powietrzem, wysuszy sobie śluzówki nosa i potem zaczyna otwierać usta i zaczyna oddychać przez usta. W związku z tym drażni migdałki podniebienne, drażni śluzówki, wysusza śluzówki, prowadzi do następowych zapaleń gardła, a następnie zapaleń krtani.